ciężka przeprawa była z Wisłą Kraków. 5-0, można powiedzieć, że tylko 5-0, chociaż mieliście też swoje sytuacje. Jakie wrażenia tak na gorąco po tym spotkaniu? No, zgadza się. Od razu na początek Wisła Kraków. Wiadomo, kto tam gra, nie trzeba nikogo z nazwiska wymieniać. Mecz ustawił się dla nich bardzo dobrze, szybko dwie bramki zdobyte. Chociaż mieliśmy przy stanie 1-0, Marcin Imiołek trafił w słupek. Gdyby to weszło na 1-1, mogłoby troszeczkę ten mecz zmienić z przebiegu. Jednakże później posypało się już w drugiej połowie, nie wiem, czy brak siły, czy jednak po prostu umiejętności. Pierwszy turniej to takie rozbieganie, czy bardziej tak serio traktujecie? Wiadomo, jest to turniej Old Boy, także do każdego meczu gdzieś tam podchodzimy poważnie, bo przecież po to się spotykamy. A zwłaszcza gdy się gra z takimi zawodnikami jak dzisiaj, to nierzadko się po prostu spotyka takich ludzi na boisku. No właśnie, tych piłkarskich nazwisk dzisiaj nie brakuje, nawet można się coś jeszcze poduczyć. Na naukę nigdy nie jest za późno, nawet w takim wieku. Także tutaj każdy mecz na pewno będzie troszeczkę inny i tak jak mówię, no na pewno będzie się można czego nauczyć tutaj. Kto z zawodników Wisły zrobił na panu największe wrażenie? Każdy zawodnik tam widać, że po prostu technicznie jest bardzo dobry. Mimo wszystko, gdybym musiał wymienić, no to na pewno Grześka Patera i Mirka Szymkowiaka. Mogliby sobie, tak według pana, poradzić sobie jeszcze na boiskach wyższych lig? Oczywiście, że tak. Że nie grają, to chyba tylko ich decyzja, bo umiejętności na pewno im nie brakuje. Jak się panu podoba ten turniej? Organizacyjnie, po prostu kibice bardzo też dopisali. Mi się wydaje, że organizacyjnie jest bardzo dobrze to przygotowane i świetnie to wygląda. Życzę tylko dużo ładnych bramek i no i tyle. No. Jednak troszeczkę wam jeszcze brakuje do poziomu ekstraklasowego. No tak na pewno. Wisła pokazała, że prezentuje się dobrze na tym tle drużyn futsalowych. Jest to drużyna występująca w ekstraklasie, więc no, trenują ze sobą od dłuższego czasu. No i to wyszło na tym dzisiejszym meczu. Wyszło ich lepsze zgranie. Nie wiem, no nam zabrakło, wydaje mi się, szczęścia. Może troszkę mieliśmy sytuację. Żałujemy. Drużyna w szatni no, powiedziała, że szkoda trochę tych niewykorzystanych sytuacji. No bo zawsze to inaczej wyglądałoby, gdybyśmy szczeli tą bramkę honorową, czy tam dwie. Wiślacy pokazali z jednej strony taką mądrość taktyczną, nawet kiedy wycofali bramkarza, żeby rozgrywać piłkę na waszej połowie. Ale pan też miał bardzo dużo okazji, żeby wykazać się swoimi umiejętnościami, zwłaszcza w pierwszej połowie. Co prawda jedna bramka wpuszczona, no ale to jednak zagrania z pierwszej piłki rywala, no to no, budziło respekt. Znaczy ja wiem, no osobiście żałuję tej puszczonej bramki, no popełniłem błąd, no ale trudno, to już za nami. A co do Wisły, no było widać tą mądrość taktyczną, wiedzieli co chcą zrobić na tym parkiecie. No i wyszło, no, wynik 5-0 mówi sam za siebie. Ale na pewno fajne doświadczenie zagrać z wicemistrzem Polski. No dokładnie, no nie da się ukryć, że chłopaki no, pokazali nam jak się gra w futsalu. Ja już miałem przyjemność z nimi grać parę razy, także zawsze trochę się od nich można nauczyć. Chociaż wydaje mi się, że z przebiegu meczu i tak mogłoby się wydawać, że bardziej druzgodzącą przewagę będą mieli jednak zawodnicy Wisły. Oczywiście pokazali nam miejsce w szeregu, ale też mieliśmy swoje sytuacje, chociaż o bramkę honorową mogliśmy się pokusić. No nie udało się, ale na pewno fajna lekcja futsalu. Co najbardziej podobało się panu w grze waszego byłego rywala? To znaczy, no, trzeba przyznać, że oni grają schematami. Dużo zagrań mają takich przećwiczonych praktycznie w ciemno, ciężko za nimi nadążyć. No i to chyba jest najlepsze. No, trenują ze sobą często, grają w ekstraklasie, w futsalu. No, widać, że nie przez przypadek są wicemistrzem Polski, także ja im życzę jak najlepiej i tyle. No, a jak ocenia pan grę swoich kolegów? W końcu z jednej strony to miało być przetarcie, pokazanie się szerszej publiczności przed wystartowaniem w drugiej lidze. Być może nie wszyscy będziecie grali po prostu w tej drużynie, ale jednak pewnie część z was w tej drużynie drugoligowej będzie występowała. Znaczy wydaje mi się, że momentami naprawdę nie wyglądaliśmy źle. No, nie graliśmy ze sobą dłuższy czas, przynajmniej ja nie grałem z chłopakami. Mateusz Kaczmarczyk nie grał, tutaj młodzi chłopcy grali na tych zawodach ze sprinterem Kłaj w Mistrzostwach Polski, także widać u nich było to zgranie. Na pewno chłopaki z Krakowa widać, że mają duże umiejętności, Leszczak i Litewka na pewno potrafią grać. Także no, momentami nie było źle, aczkolwiek te wszystkie nasze błędy przeciwnik od razu wypatrzył i je wykorzystał. Wydaje mi się, że jak pogramy ze sobą dłużej, to nie będzie źle.